Dzień dobry. Dzisiaj pytanie, czy w Biblii istnieje coś takiego jak chrzest domu i czy jest to jeden raz, czy więcej niż raz opisane w Słowie Bożym. Więc otwórzmy miejsca ze Słowa Bożego. Pierwsze miejsce to jest w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 15 werset. Kiedy została ochrzczona razem ze swoim domem, poprosiła nas, jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Czyli widzimy, że Lidia, która się nawróciła, została ochrzczona razem ze swoim domem. To jest opisane w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział. I tutaj jest ten sposób opisane, że przysłuchiwała się nam też pewna czcząca Boga kobieta o imieniu Lidia, sprzedawczyni purpury z miasta Tiatyry. Pan otworzył jej serce, uważnie więc słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swoim domem, poprosiła nas, jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. I tutaj także Dzieje Apostolskie 18:8. I tutaj jest tak. Przełożony synagogi Kryspus uwierzył jednak w Pana z całym swym domem. Wielu też Koryntian, którzy słuchali, przyjmowało wiarę i zostało ochrzczonych. Tu nie jest wprost napisane o ochrzczeniu domu Kryspusa, tylko tak z kontekstu można by było próbować takie coś wyciągnąć. I także Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. I w tym 16 rozdziale 33 werset. Szesnasty rozdział, 33. Werset brzmi tak. Przyjął ich więc tej godziny w nocy, obmył rany i natychmiast został ochrzczony wraz z całym swoim domem. Czyli widzimy wyraźnie, że został ochrzczony człowiek z całym swoim domem. I to jest może w szerszym kontekście. A gdy ich wyprowadził na zewnątrz, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym został zbawiony? Odpowiedzieli mu: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Następnie jemu i wszystkim jego domownikom powiedzieli naukę Pana. Przyjął ich więc tej godziny w nocy, obmył rany i natychmiast został ochrzczony wraz z całym swoim domem. Prowadził ich również do swego mieszkania, zastawił stół i wraz z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył w Boga. Także mamy pierwszy list do Koryntian. Pierwszy rozdział. I w tym pierwszym rozdziale werset 16. I ten werset 16 brzmi tak. Ochrzciłem też dom Stefana. Poza tym nie pamiętam, abym jeszcze ochrzcił kogoś innego. Czyli widzimy, apostoł Paweł mówi tutaj, że ochrzcił dom. Ochrzciłem też dom Stefanasa. I to jest także
16 rozdział, 15 werset tego listu. Wiecie, że domownicy Stefanasa to pierwszy owoc Achai i że oddali się na służbę świętym. Zachęcam więc was, bracia, abyście także i wy oddawali się im na służbę i każdemu, kto współdziała i pracuje. Zatem widać wyraźnie, że taka praktyka jak chrzczenie domów, Słowo Boże ją opisuje w trzech miejscach bezpośrednio, czwarte miejsce mniej bezpośrednio. Można by się domyśleć, jeśli chodzi o dom Kryspusa, czy on został ochrzczony, czy nie. I takie chrzty domów jak najbardziej są biblijną praktyką. Nie można jej w jakiś sposób podważać. Oczywiście warunkiem tego, żeby zostać ochrzczonym, jest uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa, jest uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi. Najpierw musi być znana tej osobie, która ma być ochrzczona, czy temu domowi, który miałby być ochrzczony, nauka Boża. Czyli musi wiedzieć, kim jest Pan Jezus Chrystus, dlaczego umarł na krzyżu Golgoty, że zmartwychwstał trzeciego dnia, że został wzięty do nieba, że wróci stamtąd, aby zabrać swoich do nieba i potem 7 lat później wróci na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze. I to musi być znane temu człowiekowi, aby rozumiał, że wszystkie jego grzechy są jak najbardziej odpuszczone, wszystkie jego grzechy są jak najbardziej przebaczone dzięki doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, że uwierzywszy Chrystusowi uzyskał zbawienie, że uwierzywszy w sercu Bogu, tak jak Abraham, uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Zatem to jest fundament. A więc jeżeli choć jeden z domowników jest niewierzący, jest nieświadomy tego, co się dzieje, no to chrzest domu jest oczywiście niemożliwy. Możliwy jest, jeśli cały dom, każdy domownik z osobna zna Pana Jezusa Chrystusa i uwierzył Jemu. Tak mówi Słowo Boże. Zatem, czy Biblia coś mówi na temat chrztu domów? Tak, mówi. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.